Jak czekają wpryskiwacze, które są uszkodzone. Silnik maksymalnie rozgrzany. Ja go rozgrzewam po to, żeby łatwiej było wyjąć potem wpryskiwacze, bo jeden jest zatyczony. Tu wcześniej zdjąłem osłonę silnika. Wcześniej tutaj wsiąkałem jeszcze na ten wpryskiwacz, który nie chciał wyjść, WD-40. Jeździłem tym. I teraz go rozgrzewam na maksa i powinien wyjść wpryskiwacz. Tutaj widać, jak ten silnik nawet drga. Silnik będzie pracował, ja będę demontował teraz pod szybę. Tutaj ten czujnik, a tak wykręcić i przełożyć tutaj przez te otwory. Teraz tutaj te puszki po prostu podważyć, się wyjmuje. Samo druga. Tutaj. Są takie zatrzaski po prostu. Tutaj są środki, 4 środki powinny być. Tu jeszcze było przekręcone, te zatrzaski są łamane. Tutaj po wykręceniu tych śrubek, tutaj dwie i tam dwie. Teraz tutaj wchodzi ten filtr kabinowy. I teraz jeszcze tutaj są śrubki. Tu się zajmuje taką gumę. I tutaj już wchodzi pod szybę całe. Samo tutaj to zeszło, tu była śrubka, schodzi pod siebie. Teraz żeby tą wiązkę to zdemontować, trzeba podważyć śrubokrętem w 3 miejscach. Teraz schodzi jedna wiązka, tam jest jeszcze druga wiązka. Trzeba im podważyć, gdzie ona jest zamocowana. Takie wytrzaski w 3 miejscach. Cała wiązka weszła. Teraz wchodzi tutaj po szybie już całe. Widać, że ten silnik potrzęsie. Silnika była przymocowana na 3 śrubki, jedna, druga i tutaj była trzecia śrubka i po wykręceniu tego korka schodzi cała osłona silnika. Można sobie wcześniej poprzukać te wpryskiwacze i tak jeździć tydzień, bo tam w tamtym miejscu sięgnąć. Zgasiłem silnik, wyciągam teraz tutaj cewki w taki sposób, tutaj nie przeszkadzały te kable. Trzeba tak podgiąć tutaj zapadkę, dopiero wtedy można wyciągnąć. Teraz luzuję sobie tutaj, odkręcam przewody. To jest kosztowne 14 mm. Tutaj pryska paliwo pod ciśnieniem. Bo nie będzie dużo. Będzie lecieć paliwo niestety. Jeśli ktoś chce tego uniknąć, a wtedy będzie miał dzienny silnik, będzie ciężej wyjąć wpryskiwacze. Tu musiałoby samochód postać dłużej. Trzeba zdjąć te 4, raz, dwa, trzy, cztery przewody, odlistwy biegnące tutaj do poszczególnych wtryskiwaczy, tutaj.
uderzeniem, żeby tutaj nie obrobić tego. Podkładam tutaj. To nie ma podejścia, także muszę tą cewkę wyciągnąć po prostu tak na siłę. Przy okazji sprawdzę sobie tutaj, czy nie jest popękana ta guma. Tu jest, widzę, ładna. Teraz mam dopiero podejście. Tutaj nie powinien mi przeszkadzać, sobie nakręciłem z powrotem tu, żeby jakiś brud się nie dostał. Dzięki temu też temu zapobiegam. Zaraz tutaj nasadka 12 mm i wykręcam 4 śruby. Wykręcam tutaj nacechania trysków. Jedno. Tu jest drugie. Jeszcze taka przedłużka jest potrzebna. Skiwaczem 3 i 4 wykręciłem tutaj już tą blaszkę. Jej się nie da wyjąć bez takiego magnesiku. Śrubka. Także akumulator, bo zresztą czuć się paliwo. Jakby pompa przygotowuje auto do odpalenia. Także odłączę akumulator. Ten trzeci wtryskiwacz lekko wyszedł, dosłownie ręką go, dwoma rękami go wyciągnąłem. Nie było tu problemu. Niech sobie tam leży ten trzeci wtryskiwacz i lepiej byłoby jakoś tak podłożyć sobie tutaj na przykład w tym miejscu i wtedy można by go pociągnąć do góry. Obracam go w różne strony. Wychodzi numer 1. Ten też się rusza, także też wyjdzie. Tylko wyciągnę, póki jest ciepły silnik. Linkę zobaczymy. Wyszarpać.
Tam sobie palce można od dołu jakoś podważać. Już wyszedł drugi. Został tylko ten czwarty, który jest zapieczony. Trzeba próbować. Takim E16 tutaj wykręcam sobie wzmocnienie. Dzięki temu będę mógł sobie lekko przesunąć, żeby mieć tu dostęp do wtryskiwacza. Tutaj mam taki ściągacz do tulei pływających do 60. I ten gwint tutaj on pasuje. Będzie pasował tutaj na ten wtryskiwacz. Tutaj go nakręcę. Nakrętka z tego ściągacza pasuje mi tu idealnie ten wtryskiwacz. Ja sobie go nakręcę i będę próbował po prostu go wyszarpać wtedy. Nawet sam proces nakręcania tej nakrętki i wykręcania tutaj obserwuję, że powoduje zruszanie tego wtryskiwacza. Widać, że on zaczyna się teraz ruszać. Wykręcam tą nakrętkę na gwint wtryskiwacza. Zaczyna się jakby obracać. Dokręcam do lekkiego oporu i potem wykręcam z powrotem. Już się widzę ruszył wtryskiwacz. Także możliwe, że on teraz wyjdzie. To jest dobry sposób, widzę. Nakręcam do lekkiego oporu. Teraz go wykręcam. On się teraz rusza. Może widzę, że już wyjdzie. Powinno być dobrze. Znowu do oporu i luzuję. Cały wtryskiwacz pracuje teraz. Myślę, że go teraz wyciągnę. Znowu do oporu i wykręcam. Dokręcam. Rozruszam cały wtryskiwacz, tak żeby on pracował sobie. Nawet takimi ruchami, jakby delikatnie, oczywiście bardzo, by tam się nie porywało. Proszę, pracę nad tym czwartym wtryskiwaczem. Z powrotem sobie delikatnie wszystko tutaj ponakładałem. Oczywiście tutaj luźne, bo tak ponakładałem po to, żeby tutaj jakiś brud się nie dostał. Po prostu cały ściągacz sobie tutaj nałożę. Ściągacz tulej pływających do BMW. Nakręcę gwint ściągacza. Będę próbował teraz po prostu go wyciągnąć w taki sposób. Boję się za mocno szarpać, to jeszcze go rozruszam kluczem. Nakręciłem tu nakrętkę i po prostu cały ściągacz sobie tutaj nałożę. Ściągacz tulej pływających do BMW. Nakręcę gwint ściągacza. Będę próbował teraz po prostu go wyciągnąć w taki sposób. Boję się za mocno szarpać, to jeszcze go rozruszam kluczem. Z powrotem to odkręcam. Jeszcze rusza. Jeszcze nie chce wyjść. Jeszcze go kluczem rozruszać. Myślę, że widać, jak się rusza wtryskiwacz. No może było zostało takich uderzeń i w końcu za którymś uderzeniem wyskoczyło wszystko. Także
czwórka wyszła. Co się mogło stać? Dobrym sposobem na czyszczenie tego kanału wtryskiwacza dobrze jest, to można użyć po prostu samego wtryskiwacza. Jak widać, ja go tak wkładałem, wyjmowałem kilka razy i on wtedy tutaj gromadzi się na nim taki brud. Jeszcze, jeżeli ktoś chciałby tutaj wykręcić świecę w tym samochodzie, w N43 silniku, to potrzebny jest taki klucz. Jest taki zginany, bo tutaj nie jest pod kątem prostym, tylko świeca jest, jak widać, nie jest idealnie prosto. Przy demontażu tych cewek też trzeba uważać, bo czasami one wychodzą z tymi blaszkami, czasami wychodzą bez blaszek. Trzeba uważać, żeby nie montować razem z blaszką na te dwie blaszki. Niby jest to wszystko tutaj proste, ale można popełnić dużo błędów. Przy wyjmowaniu wtryskiwaczy trzeba zwrócić uwagę, czy razem z nimi wyszła ta podkładka, bo jeżeli ona zostanie, to będzie wtedy problem. Tak to mi się zdarzyło, że z tego czwartego wtryskiwacza on wyszedł bez podkładki. Dopiero kiedy czyściłem tym śrubokrętem, to ta podkładka mi się podhaczyła. Końcówka trzeciego wtryskiwacza, on nie był dobry, ale też tutaj jakiś zbiera się nagra na nim. Końcówka drugiego wtryskiwacza, on podano był niesprawny. To są nowe podkładki do wtryskiwaczy, 4 sztuki. Tam jak przykałem na ten czwarty spryskiwacz, wcześniej przed jego demontażem, to dostawało się też do tej cewki, dlatego trzeba ją teraz tutaj wyczyścić. 4 nowe wtryskiwacze, wszystkie mają takie same numery, 7589048. Widać. W takim opakowaniu przychodzą. Trzeba sobie spisać numer wtryskiwacza. Trzeba sobie spisać te numerki, do którego cylindra idzie. Trzeba ściągnąć tą osłonkę i tą osłonkę. I jak widać, tutaj nie ma tej podkładki na nowym wtryskiwaczu. Tutaj na tych wtryskiwaczach wszystkie te wartości są takie same. Różnią się tylko tutaj. W tym miejscu się różnią. Tutaj się różnią. Dlatego te wartości trzeba sobie spisać tutaj i spisać, do którego cylindra montuje się który wtryskiwacz. Na przykład tutaj jest numer 549238, wartość, tu jest 568222. Ja sobie to ustawiłem w kolejności rosnącej, czyli na pierwszy wtryskiwacz pójdzie 549, na drugi 568, na trzeci 589, na czwarty 601. Będzie mi dużo łatwiej wtedy to montować. Trzeba to zrobić sobie albo zdjęcie, albo spisać te wartości i potem trzeba je wpisać w komputer przy kodowaniu wtryskiwaczy. Także odbywa się to tak. Tutaj po prostu. Ciężko to schodzi. Bardzo mocno, ale w końcu zeszło. Trzeba użyć. Dzięki temu ten wtryskiwacz będzie trzymał dość mocno. Jeszcze nie leżał w gnieździe swoim. Wymiana wtryskiwacza. Wyjmuję stary. Jedynka. Tutaj wkładam nowy. Jedynka. Pierwszy cylinder. Teraz jak go ułożyć, tutaj widać pierwszy tą stroną idzie, tutaj zawór w tym miejscu, więc na niego trzeba wcisnąć. On będzie potem dociśnięty przez tą blaszkę. Jak go wcisnąłem, takie charakterystyczne jest kliknięcie, słychać. W ten sposób poznałem, że już jest na miejscu. Ta wypustka, ona musi iść tu na swoje miejsce. Tutaj, w tym miejscu. W tym miejscu idzie to. Tak można poznać, jak go zamontować. Drugi wtryskiwacz. Jak widzę, nawet wpisane jest tam dwójka. Co i go wciskam aż. Tak do oporu wciskam go.
naszedł. To na razie zostawiam zabezpieczenie. Drugi wtryskiwacz wyciągam. Bardzo, żeby z tą blaszką właśnie wyszedł. Z tą blaszką, żeby nie została. Drugi wtryskiwacz. Tutaj widać ta wypustka. Ona musi iść tu na swoje miejsce. Tutaj, w tym miejscu. W tym miejscu idzie to. Tak można poznać, jak go zamontować. Drugi wtryskiwacz. Jak widzę, nawet podpisane jest tam dwójka. Co, i go wciskam aż tak do oporu, wciskam go. Naszedł. To na razie zostawiam zabezpieczenie. Jak tutaj zweryfikować, czy doszedł wtryskiwacz do końca? Na przykład tutaj widać, że on się dotyka do silnika w tym miejscu. Tak samo ten, tutaj dotyka do silnika. Doszedł do samego końca. Tak samo ten, a na przykład ten. Widać, że tu jeszcze tam jest pół centymetra brakuje, żeby doszło do silnika. To, że ktoś wyciągał wcześniej wtryskiwacze, można poznać po tym, że na przykład są tutaj ślady jakichś zębów po jakiejś żabie, czy po jakichś kombinerkach tu w tym miejscu. Montuję teraz blaszkę na wtryskiwacz. Trzeba pamiętać, żeby w takiej pozycji zamontować, nie w innej. Także tak. Tutaj idę pod wtryskiwacz. Trzeba sobie pomóc tutaj magnesem, bo inaczej będzie to ciężko zrobić. Dobrze, ten silnik jest pod kątem. Ta blaszka tak się nie chce bardzo utrzymać. Ona się przewraca. Łatwo jest sobie ją zamontować nieprawidłowo. Magnes niesamowicie pomaga tutaj. Te śruby dokręca się momentem 13 Nm, bardzo niewiele, a te momentem 23 Nm. Najpierw się dokręca od strony wtryskiwacza, a potem od strony szyny. Tu po nałożeniu tych przewodów podłączam akumulator, żeby tu już mi pompowało paliwo. Już sekundę po podłączeniu akumulatora tu już zaczęło mi pojawiać się paliwo na listwie, na tym przewodzie. Tutaj coś się dzieje, bo tu mi wycieka paliwo przez ten przewód. W dwóch miejscach. Odkręcę jeszcze raz te przewody. Tutaj się sączy paliwo. Najpierw odkręcam tutaj przy listwie, potem przy wtryskiwaczu. I to co można zrobić? Tutaj wyczyścić tą końcówkę lepiej, żeby ona lepiej przylegała. Może coś się zawróciło, po prostu jakiś brud się dostał. Samo tutaj. Wyczyszczę te końcówki dwie i może to pomoże. Też tutaj to miejsce, gdzie przylega przewód w środku. Też to przeczyszczę, może pomoże. Może tu te powierzchnie muszą idealnie dolegać sobie. W taki sposób. No i najpierw dokręcam tą nakrętkę na wtryskiwaczu zawsze. Tutaj ręcznie, najpierw ręcznie maksymalnie, a potem to tutaj na listwie. Potem kluczem przy wtryskiwaczu i potem kluczem tutaj. Podłączam akumulator i zobaczymy, czy tam będzie leciało. I z tego niestety nadal cieknie. Taki problem się pojawił. Po prostu dokręciłem je mocniej. Wygląda na to, że już przestało cieknąć. Tak samo przy tym wtryskiwaczu. Dokręciłem mocniej niż zalecany moment obrotowy. Kolejny etap wymiany wtryskiwacza to jest zakodowanie wtryskiwacza. Trzeba znaleźć kogoś, kto ma komputer. Może być na przykład taki Delphi Auto.com. Tutaj znajomy ma. Także wybieramy po prostu trójkę
rocznik, benzyna, silnik 43. I tutaj teraz klikuje się ten krzyżyk, zapłon, czyli tutaj bez odpalania, czyli bez trzymania hamulca, wciskam start i tutaj OK. Tu trzeba wejść teraz w regulację. Tutaj tu się wybiera rodzaj testu, czyli programowanie wtryskiwacza. I dalej są podane wszystkie warunki, jakie trzeba spełnić. Tu jest napisane, że przy każdym demontażu wtryskiwacza należy wymienić na nim uszczelkę, tą gumową. No i tu są podane warunki, jakie trzeba spełnić przy programowaniu wtryskiwacza, czyli zapłon włączony, silnik wyłączony, brak usterek zapisanych w systemie. Odczytać otwarcie regulacyjne na wtryskiwaczu. To zrobimy sobie zdjęcie tego. Uruchomić funkcję. No i OK. Tutaj trzeba wcisnąć silnik zatrzymany. I to są wartości, które no, były na tych starych wtryskiwaczach. Można sobie to sprawdzić. Właśnie trzeba je zmienić, bo tamte na tych nowych są inne. I teraz dla pierwszego wtryskiwacza trzeba wpisać wartość. I u mnie to było 549238 wartość dla pierwszego wtryskiwacza. OK. Już się tutaj zmieniło. Nowa wartość. Chcesz zastosować więcej wtryskiwacz? Tak, bo wszystkie zmieniane były. Teraz cylinder drugi trzeba wybrać tutaj i szukam sobie wartości dla drugiego wtryskiwacza, jaki tam został zamontowany. To było 568222. Tak rosnące to są cyfry. Tu widać zakodowało. Następny. Pierwsze odpalenie po wymianie wtryskiwaczy. Pracuję tymi, ale już się powoli się stabilizuje. Trzęsie autem, zgasł. Co okazało się, że tutaj cieknie paliwo tędy. To muszę jeszcze mocniej dokręcić. Tu już nie cieknie. Także nie wolno montować tej osłony, dopóki tutaj się nie sprawdzi wszystkiego, czy tu nic nie cieknie. No dobrze, to jednak kolega musi mi skasować tę adaptację i zobaczymy, czy będzie jakoś inaczej. On będzie się uczył wtedy. Tu regulacja. Kasowanie adaptacji. Wartości pierwotne są przewrócone. Silnik musi być wyłączony. Reset adaptacji. Czekać 5 sekund, wyłączyć zapłon, nacisnąć OK. Czekać 15 sekund, włączyć zapłon, po zakończeniu funkcji. Aha, reset wartości adaptacyjnej. OK, dobrze. Wyłącz zapłon, czyli tu trzeba wcisnąć na przycisk start and stop, wyłączyć zapłon. Wcisnąć przycisk OK i odczekać 15 sekund do czasu, a są zapamiętane wartości adaptacji modułu sterowania silnika. Teraz włączyć zapłon, czyli tutaj.
klikało kontrolki. Zapłon włączony, wciskam OK. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Funkcja zakończona, dobrze. Po zakończeniu funkcji pozostawić włączony zapłon na co najmniej 10 sekund. Następnie wcisnąć OK, czyli tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, siedem, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dobrze. Dobrze, no chyba zrobione. Wyzerowanie adaptacji. Lepiej pracuje. Nie wiem, to dzięki temu, że ten frysk przestało tam lać z tego przewodu. Może. Teraz trzeba jeździć. On będzie się uczył tych nawet adaptacji. Wrzucam drive'a. Normalnie pracuje. Neutral. Zobaczymy pierwsze metry, jak on będzie jechał. Ale jest ok. Wydaje mi się, że ma lepszego kopa, tak zrywa bardziej. Tu mam wrażenie, że te nowe fryskiwacze bardziej hałasują, bardziej cykają, tak rzężenie jakieś takie słychać niż te starsze. Może kwestia tego właśnie, że on teraz będzie się adaptował. Zrobiłem 5 km, dalej tak rzęzi, też jak mocniej dodam gazu, tak jakby coś tam zachrobotało. Teraz, to wcześniej było też tak, takie chrobotanie. Zrobiłem 8 km wymianie tryskiwaczy. Tak, no brzydko pracuje ten silnik. Obroty jakoś tutaj nie są stabilne. Dziwnego się dzieje. Rola wycieków. Na szczęście tutaj jest sucho, paliwo nigdzie nie sączy się. Kurczę, nie wiem czy tutaj nie leci gdzieś. Nie wiem, po prostu tak się było jeszcze nowy wtryskiwacz. Może troszkę tutaj, tu się troszkę sączy. Tutaj muszę dokręcić. Tu muszę dokręcić ten czwarty trochę. Chyba tutaj leci paliwo. Przemontuję cewki. To też one wchodzą w odpowiednie miejsce tutaj. Tu pomiędzy te dwa skrzydełka wystające. Tu musi dojść cewka w taki sposób. To jest taka wskazówka. Że taki kurz specjalny, to z takim przegubem do świec idzie. Trzeba będzie zdjąć chyba tutaj rozpórkę kielichów. Bardzo długi gwint ma ta świeca. Trzeba ją długo wykręcać. Cała jest zaolejona. Taki klucz wielokąt, żeby wykręcić tą świecę. Świeca ma tu takie
nie wiem, że to jest 16 albo 14, taka koronka, także zwykłym kluczem tego nie można próbować, to się obrobi. Taki specjalny klucz do świec. Pojeżdżony 20 km, coś się znowu popsuło. Kotrolka silnika miga, samochodem trzęsie. Pojawia się wypadanie zapłonów. Przełożyłem cewkę z dwójki na czwórkę. I pojawia się wypadanie zapłonów na czwartym cylindrze, czyli tam, gdzie był zapieczony wtryskiwacz. Jeśli jest wypadanie zapłonów, takie rzeczy będą się działy z końcówkami wtryskiwaczy.